Witajcie kochani w pierwszym odcinku z gry Dying Light od wrocławskiego studia Techland. Ta produkcja wpadła w moje rączki dosyć niespodziewanie, ale ja z tego powodu się bardzo cieszę, ponieważ po długich godzinach czytania i słuchania zapowiedzi wkręciłem się w tą grę na maksa i postanowiłem wam zrobić z tego serię. Gra opowiada o mieście Haran, wzorowanego na Rio de Janeiro, zarażonym przez tajemniczy wirus, który wywołał ludzi z zombie, lecz nie wszyscy ludzie zostali zarażeni i te osoby właśnie walczą o przetrwanie. W dzień eksploracja, zbieranie surowców i broni, a noc to czas, w którym zombie staje się bardzo agresywne i naszym głównym zadaniem jest po prostu przeżyć. Jak fabuła się rozpocznie, jakie będziemy mieć zadania jako główny bohater, to już za chwilę. Zapraszam. Hut aktywowany. Rozpocząć odprawę. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Wow. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Aha, czyli z tego, co tutaj widać, myśmy w tym mieście nie pojawili się przypadkiem, tylko ze specjalnym zadaniem. Podejrzewam, że jakimś żołnierzem jesteśmy. Z tego, co tutaj słyszałem, tej pani, to musimy odzyskać jakiś bardzo ważny plik. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co to cię? Spokojnie, spokojnie. Wszyscy! Przestań! Hałas nie przyciąga. Do tyłu! Do tyłu! O, cholera. Fuck! Dawaj! Sprężamy ruchy! Zabierzmy go z ulicy! O, cholera, pożaru. Coś czuję, że to będzie fajny horror. Dziewczyno. Wieża, mówi Jade. Szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie. Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Poświęci się dla nas. Dosyć krwawo się zaczyna.
Czyli mamy zdobyć jakiś plik, który prawdopodobnie ma wyleczyć, ma zostać. Tam są zapisane dane, jak stworzyć to lekarstwo na ten wirus. Tylko w obecnej postaci on jest bardzo groźny. Kontynuujemy. Sam go uszczypnij. Boisz się. Wcale, że nie. A go uszczypnij. Mrugnął. Co? Znowu mrugnął. A co jeśli to zombie? Zombie! Uciekamy! Oj, oj, oj. Cholera, mój łeb. Wszystko ładnie chodzi. Tylko co my tu w ogóle robimy? Tutaj chyba nie miałem iść. Może tu? Nie. Nie, tutaj muszę iść, tylko gdzie teraz? Że tutaj? Śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start, 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? No, ale okay, mi to raj. Starczy już żartów. Pokój 190. Szef powie ci resztę. Co znaczy 31? Pytaj szefa. Jakiś nasz numer? Imię, 31, to twój numer. Aha. Idziemy na spotkanie z szefem. Z tego co tutaj rozumiem jest pokój 190. Teraz on dostanie antyzynę Amira. Hej, gdzie jest pokój 190? Na górze. Niezbyt mili ci panowie. Dorwą nas po kolei, jednego po drugim. Idziemy do góry. Na spotkanie z szefem. Chyba trafiliśmy. Szukam szefa, jest w środku? A, to ty jesteś 31. Wchodź. To wchodzimy. U, jest telewizja, czyli nie ma źle. To jest jakiś łoptaś? Hej, szukam... Ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Becken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jade uratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Oj, 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 olo, brożolski. Tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Ej, szefie... Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na 13 piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. Trzynastka, może okaże się szczęśliwa trzynastka. Idziemy dalej. Jestem leniem. Pamiętasz? A znasz to? Tak jakoś dziwnie się porusza tutaj.
ten mój, moja postać. Dlaczego tak jest? Może to wskutek tego przebudzenia? Co teraz mam iść dalej? A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę, to będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Brudna robota, super. Bardzo mnie to cieszy. O, i wina jest. Czyli całkiem taka źle tutaj się nie żyją. Jezu, jak wielu ludzi tu umarło. Ja pierdzielę. Jeszcze dziecko. Nie chciałbym tu wtedy być. Ani teraz nie chcę tu być. Ukraine. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z tych... ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hej! Prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Pani walka wręcz. Neglite. Walczymy głównie za pomocą broni do walki wręcz. Zwłaszcza te siekier i inne takie pieruństwa. Rzadziej broń palna. A dobra, tutaj mogę uderzać. Gdzie on to jest? Nie ma nikogo. Tutaj? O, oh, oh fuck! Cholerny zombie. Ja pierdzielę. Jezu, wszystko w porządku? Chryste. Zaciąłem się, uciekając przed nim. O Boże, musiałeś go zabić, co nie? A, cholera! To był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu Crane. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera, 31! Polazłeś po Marka? Czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. I co tu mam zrobić? Leż spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę. O, i alkohol. Daj razem. To zatrzyma krwotok. Szybko, proszę. Uspokój się, okej? Sprowadzę pomoc. Konie, człowieku. Zombie cię nie goni. Kaza i alkohol. Z ciekawostek mogę wam opowiedzieć. Mam latarkę. Czy Dying Light jest... O, a tutaj kto sobie ktoś rampę urządził? Ciekawe zabawy sobie tu wymyślają. Że Dying Light jest następczynią Dead Island. Do którego bodajże... Polskie studio sprzedało już prawa. Coś tak mi się obiło uszy. Szukamy tego tutaj, co mamy znaleźć. Może w lodówce? O, jest alkohol. Jeszcze mamy znaleźć gazę. Tam jest to, może gdzieś tutaj. Biegniemy. No ta broń mnie po prostu przeraża. Może tutaj coś będzie. To jest zamknięte. No nie, myśmy tutaj byli przecież. Żeśmy alkohol znaleźli. Tam jest zamknięte. Oj, tutaj możemy. Może coś jest? Taśma klejąca zawsze się przyda.
nie można wejść. No czyli tutaj musi być gdzieś ta gaza, której szukał. Poszukajmy. O! Części metalowe. No cholercia, gdzie to jest? Kolejne zamknięte drzwi. Taśma klejąca. Czyli zbieramy. Dobra, jak ja to gdzieś znajdę, to was wrócę, bo coś czuję, że tutaj długo będę tego szukał. No może tutaj. No, znalazłem, nareszcie. To wszystko, co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. O, ekwipunek. Teraz co tu zrobić? O, tutaj to jest, no. Masakra. Duży nacisk położono na rozbudowany system tworzenia wyposażenia. Dzięki czemu z przysłowiowych śmieci możemy stworzyć coś pożytecznego. Niezłą im broń. Widzicie, tutaj to było, w tych drzwiach przeoczyłem to. Już biegniemy do niego. Gdzie ty, a tu jesteś? Wraz z rozwojem fabuły stopniowo zbieramy doświadczenie, a duże możliwości rozwoju postaci pozwalają nam dostosować postać pod nasz styl gry. Dość prymitywne, ale działa. Oj, to było tylko dreśnięcie. Okej, dziękuję. Ręki cię nie urwało, panie ty. Że spokojnie. Dobra robota, 31. Tutaj jakieś cicha doświadczenie. Woda, cicha woda. I co teraz? Rozmowę z Rahinem. Dobra, to musimy... Hej, 31. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. No dobra. Wbijamy. Idziemy do tego naszego młodego szefa. A tu mamy mapę i to dlatego. Dobra, załatwione. O, coś chciał od nas? Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ale ostro. Wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Ja nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Ta? Myślisz, że jesteś Geroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Oj, czyli siostra. Jesteś Jade, prawda? Tak. Chciałem ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam. Coś mi się wydaje, że ten Amir, który zginął, a tym zna nas, to był chyba jakiś jej brat. Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim. Coś tak mi się wydaje. No i co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Brecken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Coś solidniejszego, pewnie to będzie ubranie, które chroni przed ugryzieniem zombie. Pewnie niezbyt wygodne, ale za to skuteczne. To chyba najważniejsze. Wkładamy. To jest moja skrytka. Możesz tutaj zmieniać stroje.
Aha. Czyli takie coś. Dobra. Dobra. Dobra, okay. Rahim, jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Chyba, że siebie nie, nie tak widzę. Szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Trening? O czym ty mówisz? Idź na górę. Już masz niedaleko. Cóż, żeby to gdzieś... Nie. To jest zaznaczone na mapie ten punkt. Teraz idziemy na górę. Gdzie będą mnie testować. Jestem tego do końca pewien. Ale cóż. Coś tu tutaj pokazuje, ale to chyba nie o to chodzi. No bo to nie było, musimy się na jakiś dach. To podejrzewam, że będzie na górze. O, właśnie. Jeszcze wyżej. A jesteśmy. Rahim, nie widzę cię. Gdzie jesteś? Blisko. Łoż cholera. Co za wariat? Hej, na co czekasz? Chodź no tu. No właśnie, parkour. Kolejna możliwość. Dzięki któremu możemy zwiedzić każdy zakątek tego ogromnego miasta. Jak to wyjdzie w praniu, no zobaczymy za chwilę. Na razie całkiem przyzwoicie. Wow. No co do tego, co się zgodzę. Miasto zostało oddzielone. No, panie. Dobra, jesteśmy. No, w rzeczywistości to ja bym tutaj nie chciał po czymś takim jedz. To powiem, że to też chyba nie. No, jesteśmy. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, okej? Okay? Dobra. Skacz na te worki w dole. Na te worki? Zabije się! Nie bądź cykor. Ho, 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 nie bądź ja cykor. Sobie robisz? Wy byście skuczyli? Bo w rzeczywistości to ja zapewne nie. Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! Ja sobie z ciebie robię! Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, panie! Dokładnie. Dobrze to skomentował. No, respekt jest. Wow! Możesz mordę! Jasny gwint! Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina, więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. No dobra, jestem za. To są wskazówkami, czyli podejrzewam. To są czasem lepiej czołgać są... się przez niskie, wąskie przejścia. Zombiaków strzałki. Do góry. Oj, ale to nie ma schodów i trzeba skakać. A przytrzymaj. No tak trzeba czytać. Dobra, jesteśmy. Jak już ruszysz biegiem, staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz, jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Nieźle. No ciekawa wskazówka. I teraz tu. Dalej.
do góry. Oj, 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 oj. Jest. Dobra, jesteśmy. Dobra, płaść na rusztowanie. I nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. Fajne pocieszenie, nie? To moje ulubione. Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. Ajajajajaj. No, tak jest, trzeba było zrobić. Dobra, jesteśmy dalej. Tam do góry mam skoczyć? Nie tam. O, jesteś. Tam te pręty wystawały, myślałem, że to się w nas wbije. Dobra, i teraz tutaj jesteśmy. Teraz już jesteśmy w automy. Okej, okay. Czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. Może to mi się uda akurat. Gdzie teraz? Tu. Teraz jesteśmy. Oj, oj, oj. Teraz tutaj przekrzywiło. Aj, źle. O kurczaki. No, tak to miałem od początku zrobić. Okej, okay, wystarczy. Masz naprawdę wielki talent, gościu. Naprawdę. Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłeś to już wcześniej? Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym savantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. No i czyli odkryty talent. No i cóż, kochani, tutaj z tego miejsca będziemy się już żegnać. To był pierwszy odcinek z Dying Light nowej serii. Kolejny odcinek pojawi się już wkrótce, bodajże i na następny dzień, do którego też bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, do zobaczenia i miłego oglądania. Cześć!